czas jeszcze dziecko jest tutaj, nic nie opuszczasz. Ta ręka po głowie wędruje na drugą stronę. Blisko głowy, tak? Tu. O. Tydzień bliskości jest to impreza, która odbywa się na całym świecie. Odbywa się również w Polsce, we wszystkich większych miastach. W Krakowie organizatorem jest portal Ekorodzice oraz Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. W ramach Tygodnia Bliskości przygotowaliśmy blisko 30 warsztatów, spotkań i zajęć dla rodziców z małymi dziećmi, dla rodziców z niemowlętami, dla rodziców spodziewających się dziecka. I teraz z powrotem do prawej ręki cała chusta, tak żeby uwolnić sobie tą rękę, którą macie bliżej do dziecka. Tutaj to, o czym mówiłam, czyli ciągniemy lekko za krawędź i opuszczamy dziecko delikatnie na dół, popuszczając chustę. Idea Tygodnia Bliskości narodziła się właśnie podczas warsztatów chustowych i stąd też się wywodzi. Dlatego też warsztaty chustowe są takim naszym sztandarowym warsztatem. Noszenie dzieci w chustach z pewnością jest przede wszystkim bardzo zdrowe dla dzieci. Dziecko w chuście jest w prawidłowej pozycji, jeśli chodzi o ułożenie kręgosłupa. Jest to jednak też rzecz bardzo ważna dla matki, ale też dla dziecka, ponieważ pozwala odczuć tą bliskość, pozwala nawiązać emocjonalną więź już od pierwszych chwil życia dziecka. Baba Mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Dzieciaki najlepiej się uspokajają poprzez piosenki, śpiew, rytm, klaskanie, rytmizowanie, sylabizowanie. Pierwszy raz gościmy Kamilę Wołoszyn-Moroz, która jest przedstawicielką studia metody Feldenkraisa. To są bardzo ciekawe i bardzo inspirujące zajęcia. Głównie polegają na obserwacji niemowlęcia, ale pomagają również poznać i pomóc w rozwoju ruchowym, poznawczym i emocjonalnym małego dziecka. Po raz kolejny na Tygodniu Bliskości gościmy ratowników medycznych z zajęciami profilaktyka zadławień i działania ratownicze u dzieci i niemowląt. Te zajęcia są bardzo przydatne dla rodziców, ponieważ uczą nas pewnych zachowań, uczą nas pewnych reakcji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia dziecka. Podczas warsztatów panuje bardzo przyjazna i miła atmosfera. To nie jest tylko bliskość rodzicielska, ale też zachodzą takie relacje czysto koleżeńskie. Niektóre z dzieci, które uczestniczą w warsztatach, miały już przyjemność spotkać się na sali porodowej w pierwszych dniach swojego życia i teraz spotykają się ze sobą ponownie. Wystawa Teatr w Nowej Hucie ma miejsce w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa na osiedlu Słonecznym 16 w Nowej Hucie. W ramach tej wystawy możemy zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy związanych z rozwojem teatru w Nowej Hucie. Począwszy od najstarszych scen działających od lat 50. XX wieku, mam tutaj na myśli Teatr Nurt, Teatr Młoda Gwardia, czy chociażby takie zjawiska amatorskie jak sceny działające przy Domu Kultury Budowlani, które prowadził Piotr Skrzynecki. Mamy tutaj także olbrzymią historię Teatru Ludowego, a także mnóstwo wartościowych, ciekawych rzeczy związanych z teatrami amatorskimi w Nowej Hucie. Takim ciekawym, bardzo fascynującym teatrem był Teatr Widzimisię, działający od 1957 roku. Takim ciekawym zjawiskiem był Teatr Lalek ABC, prowadzony przez pana Jerzego Ridana. A na wystawie możemy zobaczyć właśnie dorobek tej sceny, lalki, które właśnie zaprojektowane były na potrzeby tej sceny. Także o scenie i jest sporo o teatrze misteryjnym, no i naturalnie o łaźni nowej. Na wystawie zobaczyć będzie można także dwa dzieła wybitnego scenografa, profesora Józefa Szajny, związanego z Teatrem Ludowym. Na wystawie można zobaczyć fragmenty nowohuckiej kroniki filmowej związane z życiem teatralnym w Nowej Hucie. W wystawie Teatr w Nowej Hucie towarzyszy olbrzymie wydawnictwo poświęcone temu zjawisku. Są tu teksty zarówno historyczne, jak i teksty pisane przez teatrologów. Zachęcam do lektury. Pierwszy nowohucki festiwal sztuki odbywa się w Nowohuckim Centrum Kultury, w samym sercu Nowej Huty. To wielka impreza promocyjno-targowa dla młodych artystów. Przede wszystkim dla nich zrobiliśmy ten festiwal sztuki. Mamy ponad 100 wystawców z cudownymi, naprawdę pięknymi pracami z różnych dziedzin sztuki. Mamy warsztaty,
mamy koncerty, mamy mural, który powstał na tyłach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Oprócz targowych stoisk mamy znakomitą wystawę rzeźby w kamieniu, której motorem jest profesor Wiesław Bielak ze swoimi studentami byłymi, a obecnie dydaktykami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Rzeźby. Ruch galery Krakowskiego Teatru Tańca. Jest to choreograficznie potraktowany projekt poświęcony w całości architekturze Nowochódzkiego Centrum Kultury. Takim charakterystycznym dla tego spektaklu motywem jest droga odkrywania kolejnych miejsc, do których prowadzi biały szlak. Jest to wyznaczona biała linia, która prowadzi widzów do konkretnych miejsc. I tylko ten biały szlak jest tą jedyną drogą, którą można pokonać. Daleko stąd jest taki ląd, skąd się dziąble wywodzą obficie, zielona ich skron i niebieska ich błon. Najważniejszym momentem, który zamknie nasz festiwal, jest wygaszanie pieca węgierskiego, którego autorką jest Marita Benke-Gajda. Piec zbudowany z 365 cegieł szamotowych przez 2 dni wytapia, wypala znakomite rzeźby, które staną się naszą własnością.